Mamy bardzo piękną Ewangelię. Chciałbym z niej wyciągnąć takie trzy motywy, które są równie ważne, co dla człowieka dzisiejszego, niekoniecznie oczywiste. Pierwszy motyw to jest pytanie tego, Młodego człowieka skierowane do Jezusa, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Muszę powiedzieć, że ile razy czytam te Ewangelie, tyle razy mam to samo jedno skojarzenie, które przenosi mnie w taką przeszłość kiedy byłem na pierwszych latach seminarium, więc to trochę lat minęło. Wtedy papież Jan Paweł II napisał list do młodych. No i będąc młody, czytałem ten list z wypiekami na twarzy. I ten list Jana Pawła do młodych jest komentarzem do tej Ewangelii. I to, co z tego listu zapamiętałem i pamiętam do dziś, to jest taka refleksja otwierająca. Mianowicie papież się zastanawia, czy to pytanie sformułowane przez młodego rozmówcę Jezusa jest jeszcze dzisiaj pytaniem zrozumiałym. I czy na pewno to jest właśnie to pytanie, z którym my przychodzimy do Jezusa? Pytanie o życie wieczne. Czy to jest w ogóle nasze pytanie? Papież mówił tam, cytuję z pamięci po, po, po prawie 40 latach, więc może nie być dosłownie, ale mówi: Nam cały horyzont naszego myślenia, poszukiwań, pracy wypełniła doczesność. Po tych blisko 40 latach, dzisiaj, jak ten tekst czytamy, mając w sobie też słowa papieża Franciszka, to myślę, że ta refleksja Jana Pawła jest jeszcze bardziej dramatyczna, bo Franciszek mówi dzisiaj nie o tym, że mamy jakby horyzont naszego myślenia wypełniony doczesnością, tylko mówi ostrzej, że my mamy. Horyzont naszego myślenia wypełniony konsumpcją. Że najważniejsze w naszym życiu jest to dopaść i zjeść, dopaść i użyć. I ta konsumpcja jest, ona musi się wydarzyć dzisiaj i tutaj. Jesteśmy takim społeczeństwem, które chce konsumować i chce konsumować teraz. I właściwie. To, co gdzieś wypełnia nam horyzont naszego myślenia, to jest teraz tutaj zjeść. Mamy człowieka, który przychodzi do Jezusa i mówi, ale co ja mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Kiedyście ostatnio zadawali to pytanie Jezusowi. Właśnie to pytanie. Bo prawda jest taka, że każde inne pytanie przy tym jest małe. I. Jakby nie, nie do końca na miejscu. Mam takie wielkie szczęście jako biskup każdego roku przyjmować dorosłych ludzi do katechumenatu i potem im towarzyszyć przez rok, kiedy się przygotowują do chrztu, potem ich chrzcić na Wielkanoc. Ta pierwsza rozmowa jest niesłychanie ważna. Nie? Przychodzą ludzie, którzy zaczęli, zaczęli dopiero słuchać Słowa Bożego. Jest w nich jakaś Pierwsza praca Ducha Świętego, jakieś pierwsze pytania i stoi się z nimi w, w przedsionku do Kościoła, żeby ten dialog musi się tam odbyć nie? i w zależności od tego, jak się ten dialog powiedzie, albo wejdą do środka, albo nie. nie? To, jest, jest takie, to jest dialog w przedsionku Kościoła. Czego żądasz od Kościoła Bożego? I oni odpowiadają wiary. I wtedy jest drugie pytanie: a Co ci wiara daje? I odpowiadają: Życie wieczne. I wtedy wchodzimy do środka. Bo tu nic innego nie dają. Nie mam nic innego do zaoferowania Wam. Tylko życie wieczne. Więc tak jak mówiłem na początku, to, to, to jest jakoś kwestia rozstrzygająca. To jest, to jest pytanie, które gdzieś trzeba zadać Jezusowi, kiedy się jeszcze stoi w przedsionku kościoła, kiedy się jest u samego. Początku, jakby na progu wiary. Nie? Zadawanie tego pytania w ogóle. Nie? Predysponuje mnie do tego, żeby wejść dalej, wejść do wnętrza. Potem jest drugi moment niesłychanie istotny. Niesłychanie istotny. I on jest tylko zapisany przez świętego Marka, więc tym bardziej trzeba na niego zwracać uwagę, bo Historię tego spotkania opisują wszyscy Ewangeliści, Jan troszeczkę inaczej, ale tak naprawdę wszyscy Ewangeliści zapamiętali to spotkanie i zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z wydarzeniem opisanym przez dwóch, trzech czy czterech Ewangelistów, trzeba patrzeć na te momenty, które są szczególne, które są wyłączne. Dla danego ewangelisty, bo, bo one pokazują w szczególny sposób jego zamysł. Nie? Jego zamysł co do tego zapisu. A tak naprawdę ten zamysł ewangelisty jest, jest natchniony. Nie? Jest natchniony. Jak szukamy, gdzie jest natchnienie w tekście świętym, to natchnienie jest w zamyśle autora. Nie? I nic bardziej nie pokazuje tego zamysłu autora, jak. Taki fragment tekstu, który jest wyłączny dla Niego. Nie? Wyłącznie u Marka jest. Wtedy Jezus spojrzał na Niego z miłością. Wtedy Jezus spojrzał na Niego z miłością. I znowu to jest taki moment, który zmienia nasze rozumienie wiary. Powinien był zmienić też rozumienie wiary tego młodego człowieka, ale przynajmniej póki co w tym wydarzeniu nie widać, żeby się Jezusowi udało. To znaczy, ten dialog się nie powiódł, nie? Ten dialog się nie powiódł. Co ten młody człowiek rozumiał z wiary? Rozumiał, że wiara polega na przestrzeganiu przykazań. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj czci ojca i matkę. Wszystkiego tego przestrzegałem od młodości. Co, co to jest wiara? Wiara to jest życie według przykazań. Też charakterystyczne zobaczcie, że, że wszystkie te przykazania, które On wymienił, to są jak mówimy przykazania z drugiej tablicy. Z tej, która zawiera nasze normy w odniesieniu do siebie nawzajem, nie? do ludzi. Nie wymienił ani jednego przykazania z tej pierwszej trójki. Która dotyczy relacji do Boga. Wiara mu się pokryła z moralnością, i to właśnie z moralnością normującą postawy w odniesieniu do innych ludzi. Przedziwna jest ta wiara, w której w ogóle nie pada słowo Bóg. I z tej jego wypowiedzi nie widać, żeby w ogóle miał jakieś doświadczenie Pana Boga. Nie? Ma rozumienie wiary zredukowane do przykazań, do prawa, do przepisów, do zasad. Jezus mu proponuje wiarę przeżywaną jako relację miłości. Spojrzał na niego z miłością. Zaprosił go do miłości. Mówi nic sprzedaj wszystko co masz, wróć, chodź za mną. Nie? nie dlatego ma sprzedać, że to co ma jest czymś złym. Nie, nic w tym złego nie ma, że ma. Niech się tym cieszy, niech tego używa. Nie, nie dlatego ma to sprzedać, że to jest coś złego, co posiada, tylko jest wezwany do takiej postawy, o której potem mówi Piotr w tej drugiej części Ewangelii. Zostawiliśmy wszystko. Poszliśmy za Tobą. Poszliśmy za Tobą. Problemem nie jest to, co się zostawia. Problemem jest to, kogo się kocha. Problemem istotne jest to, kogo się kocha. Jezus mu zaproponował wiarę, która jest relacją miłości, która jest spotkaniem dokonującym się w miłości. A on ostatecznie wolał pozostać na tym, co jest normą, co jest przepisem, co jest przykazaniem, co jest zasadą. Więc tak jak postawiłem wami sobie, oczywiście nie mówię tego do was, mówię najpierw do siebie. Tak jak postawiłem najpierw pytanie, czy rozmawialiśmy kiedykolwiek z Jezusem o życiu wiecznym, tak? Drugie pytanie, które trzeba zadać, i to jest fundamentalne pytanie w doświadczeniu wiary, to jest to, czy kiedyś czułem na sobie ten wzrok Jezusa, który jest wzrokiem z miłością. Czy co ja z tego rozumiem, z, tego, z tej wiary przeżywanej jako spotkanie w miłości? Spotkanie z Jezusem, spotkanie z Bogiem w Jezusie. A może jest tak, że my mamy wszyscy taką trudność jak ten młody? To znaczy, o moralności stosunkowo łatwo jest nam mówić, ale jak, jak ktoś się nas pyta o, o nasze doświadczenie Boga, to my wszyscy mamy kłopot z odpowiedzią: gdzie ja tego Boga doświadczam? Kiedy ostatnio mogę powiedzieć, że na pewno Go spotkałem? Jak wygląda twarz Jezusa? Jakie Jezus ma oczy? Kiedy w te oczy patrzyłem ostatnio? Rozpoznaję Jego głos. Wiem, że mówi do mnie. Kiedy ostatnio Go słyszałem, że mówił do mnie? Kiedy ostatnio w ogóle zadałem Mu jakiekolwiek pytanie? Jemu. Nie dwóm tablicom kamiennym. O Jezusowi. To też jest pytanie, które właściwie pada w przedsionku wiary. Jest taki tekst Benedykta XVI. Pewnie najważniejszy tekst, jaki papież Benedykt napisał w swoim życiu. To jest, że u początku wiary, u początku wiary, właśnie przedsionku, u początku wiary Chrześcijańskiej nie leży jakaś decyzja etyczna, albo jakiś system filozoficzny czy moralny, tylko spotkanie wydarzenie spotkania z osobą Jezusa. Znam Jezusa i to wszystko zmienia. Jeśli go nie znam, jeśli go, nie, jeśli go nie znam w doświadczeniu spotkania, w aktualnym doświadczeniu spotkania. Mogę znać katechizm, mogę znać wszystkie przykazania, ale papież Benedyk mówi, jeszcze nie, w ogóle nie, nie, nie doświadczyłeś początku wiary. Bo u początku wiary jest spotkanie z Nim. Nie? I ostatnia rzecz. Znowu fundamentalna i znowu nieoczywista. Dość zdecydowane jest to słowo Jezusa. Jakże trudno jest do Królestwa Bożego wejść tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I kiedy uczniowie jeszcze wyrażają swoje zdziwienie, to Jezus się nie wycofuje z tego, co powiedział, tylko mówi: U ludzi to jest w ogóle niemożliwe. U ludzi to jest niemożliwe. Dobrze rozumiemy tę wypowiedź Jezusa, kiedy zobaczymy, co jest odrobinkę wcześniej w tej Ewangelii, odrobinę wcześniej przed tą Perykopą dzisiejszą, jest. Jest fragment, kiedy rodzice przynoszą dzieci do Jezusa, a apostołowie zabraniają. Jeszcze Ewangelia mówi szorstko. I to jest jeden z tych momentów, kiedy Jezus się zdenerwował i mówi: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. I potem pada takie słowo, bo kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Nie? Nie. Bogacze nie wchodzą do Królestwa Bożego wchodzą do królestwa Bożego dzieci. Czym się różni dziecko od bogacza? No tym, że bogacz kupuje, a dziecko dostaje. Dziecko nie kupuje. Królestwo Boże można dostać, otrzymać, nie da się go kupić. Więc Bogacz ma taką pokusę, tak ma, ma doświadczenie siły pieniądza, który, który posiadł. Nie? Właściwie po co się starał o te pieniądze? No po to, żeby móc, móc, za pieniądze mogę wszystko. Tak? Mam takie poczucie, że wszystko jest do kupienia. Królestwo Boże jest nie do kupienia. Można je dostać, tak jak dostaje dziecko. I... Yy... To się nie kłóci z tym, co potem Piotr mówi, Panie: Myśmy zostawili wszystko. Zostawiliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. Jak zostawiali wszystko, to nie po to, żeby kupić sobie królestwo. Zostawiali wszystko z miłości do Jezusa. Właśnie o to idzie, że wiara nie jest żadnym handlem. Nie jest kupowaniem niczego. Chrystus nas nie kupuje i my go nie kupujemy. Przepraszam, że się cofam tak do tego seminarium, ale to, to akurat pamiętam, jak, jak, jakby się dziś działo. Po pierwszym roku seminarium leżałem w szpitalu. Właściwie całe wakacje. I bardzo dużo wtedy czytałem. I książką, którą wtedy w szpitalu przeczytałem ze trzy razy od deski do deski, to były zapiski więzienne Prymasa Wyszyńskiego. Wtedy jeszcze rarytas z podziemia. I jest fragment, w którym Prymas komentuje tę Ewangelię. Nie? Pytał kiedyś, Piotr,: Opuściliśmy dla ciebie wszystko, co za to otrzymamy. I prymas komentuje tak. Potem Piotr był w więzieniu i na krzyżu. I to był początek wypłaty. I to był początek wypłaty. Czyli za to, że wszystko zostawił, dostał od Jezusa więzienie, krzyż, śmierć. Ta refleksja prymasa pokazuje, tu, tu nie ma żadnego handlu. Tu jest bezinteresowna miłość. I, i, i taka jest nasza relacja z, z Bogiem, a już w szczególności z Bogiem objawionym w Jezusie. Nie? Bezinteresowna miłość. Bóg jest cały dawaniem i my możemy być cali dawaniem. Tego nas uczy Eucharystia. Bóg nam daje całego siebie. Będziemy za chwilę jeść Jego ciało i będziemy za chwilę pić Jego krew. Ile za to możecie dać? Co za to możecie zapłacić? Jest tylko jedno, co możecie dać: za Jego ciało i krew, swoje ciało i swoją krew. Życie za życie, miłość za miłość. I tu nie ma miejsca na jakąkolwiek inną walutę. I kupowanie, handlowanie, sprzedawanie, umawianie się. W tej Ewangelii jest znacznie więcej, ale jakbym ją chciał do końca omawiać, to nie byłoby dzisiaj inauguracji Dominikańskiej Szkoły Wiary. Więc e, zostańmy na tych trzech motywach, ale tak jak mówię. One są istotne. Dobrze jest czasami, dobrze jest czasami choćby duchowo przeżyć to, że tak naprawdę cofam się do przedsionka Kościoła. Że wcale nie jest oczywiste, że jestem w środku, tylko jestem dopiero jako ten, który wchodzi i tam nie, w tym przedsionku otrzymuję pytania najważniejsze. Dopiero jak na nie znajdę właściwą odpowiedź, jestem zaproszony do wnętrza. To takie właśnie pytania są w dzisiejszej Ewangelii. Więc mierzymy się z nimi. No i wchodźmy do środka. Amen.